dla Polski. Ale jednak niektórzy ministrowie, a bardzo wielu z nich, i tych kluczowych także dla gospodarki, pozostało na swoich stanowiskach, więc to mogłoby mieć teoretycznie jakiś wpływ. Nie miało. Czy niewielki, tak? To jest bardziej właśnie ten cały czas status quo, który był, jest i myślimy, że będzie. Nie spodziewałem się jakichś szczególnych reform takiego pierwszego sortu typu KRUS, czy znaczna redukcja deficytu. Bardziej będą takie to właśnie drugoplanowe typu manipulowanie VAT-em, czy cięcie ulg rodzinnych, czy też inna internet. Nie najlepsze nastroje panowały wczoraj na rynkach. Wspomniał pan o giełdach. Większość w Europie, ale także WIG20 zakończyły dzień wczoraj na ponad 1,5% minusach. Co przyczyną? Obligacje włoskie i hiszpańskie między innymi? Są cały czas testy rynku, tak można powiedzieć dość humorystycznie, że włoskie pizze wysychają, francuskie wina się trochę psują. Plaże Hiszpanii no nie są już tak słoneczne, a cały czas trzeba spłacać długi, które są nieustannie tej samej wielkości, tak? Bo mieliśmy wczoraj emisję i dzisiaj gazety zresztą o tym też piszą, rentowność hiszpańskiej obligacji 10-letniej. Znacznie wzrosła. 6,8. Te włoskie znów około 7%, mimo że były już ponad. Rząd Hiszpanii wciąż twierdzi, że nie potrzebuje pomocy finansowej. To znaczy jak długo jeszcze? Czekamy na razie na wybory, które są już wkrótce, bo najbliższy weekend. Natomiast to będzie później bardzo interesujące, ponieważ spodziewamy się też tego, że może okazać się, że nagle były większe deficyty w kasach regionalnych. I że może się okazać, że jednak dług łączny jest jednak wyższy niż się okazuje, niż by wynikało z tych, które są obecnie danych statystycznych. Dobrze, zamienimy dzisiaj kolejność, to ile płacimy za waluty za chwilę. Po relacji Piotra Pietrzaka mówiliśmy, że wczoraj mieliśmy w Europie ponad 1,5% minusy. Zobaczmy, jak zaczyna się dziś dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Piotr Pietrzak, obserwuj otwarcie, Piotrze. Dzień dobry, Marku, dzień dobry Państwu. No niestety przy tak mocno spadających indeksach w Stanach Zjednoczonych nie mamy szans, aby rozpocząć sesję w kolorze zielonym i dokładnie tak się dzieje. WIG20 rozpoczyna sesję spadkiem, ale jak mocno traci, o tym już za chwilę. Rozpoczyna się w kolorze czerwonym, WIG20 traci w tym momencie 0,5%, jest na poziomie 2283 punktów, więc jak na razie nie mamy żadnych oznak odbicia po wczorajszej mocnej przecenie. Jeśli chodzi o spółki, to mamy troszkę koloru zielonego, PZU zwyżkuje o 0,16%, PKN Orlen, tak jak teoretycznie, idzie w górę o 0,6%, obroty 1,3 miliona złotych. PKO BP przed momentem również było w kolorze zielonym, teraz jest na poziomie wczorajszego zamknięcia, obroty zbliżają się do wartości 900 tysięcy złotych i za jedną akcję płacimy nieco powyżej 33 zł. Natomiast na sporym minusie jest KGHM Polska Miedź. Tutaj kurs spada o 1,2%, ale za jedną akcję wciąż płacimy wysoką cenę, to 165 zł za jeden walor. Tracą dziś spółki, które wczoraj bardzo mocno drożały. Mowa o spółkach Atlantis oraz Polimex Mostostal. Przypomnę, Atlantis wczoraj poszybował w górę o 34%. Teraz tanieje o 5,5%, obroty skromne, ponad 47 tysięcy złotych. Natomiast Polimex Mostostal po informacji o bardzo wysokim kontrakcie wczoraj poszedł w górę o ponad 13%. Teraz uszczupla portfel inwestorów o 1,4%, obroty 1,3 miliona złotych. WIG20 wciąż traci 0,5%, więc jak na razie czerwień dominuje na warszawskiej tablicy. Ja na więcej informacji zapraszam jak zawsze o godzinie 10, a już teraz powracamy do komentarza walutowego. Piotr Pietrzak o tym, jak zaczyna się dzień na giełdzie papierów wartościowych. Dziękuję Ci, Piotrze. Bartosz Bonicki, Alchemia Inwestowania.pl ze mną w studiu. Przypomnę, czekamy na ekspozę premiera o 12. Premier już zapowiedział, że będzie ono krótsze niż to poprzednie, które trwało przypomnę 3,5 godziny. Radykalnie krótsze, no może godzina, nie wiemy ile. Co musiałoby się stać i co musiałoby paść? Jakie zapewnienia z ust premiera, żeby coś drgnęło na rynku walutowym, żeby złoty się umocnił na przykład? Musiałoby być słaby wciąż. Zaraz zobaczymy sobie wartości, ale co musiałoby się pojawić? Plany na dalszą przyszłość, czyli po pierwsze redukcja długu, kłopoty z kursem, które muszą być w końcu jakoś rozwiązane i też patrzenie na to, co dzieje się w firmach, tak? A więc uproszczenie procedur sądowych, płacenia podatków, czyli mówiąc wprost, patrzymy na raport Doing Business, który ciągle pokazuje, że biurokracja w Polsce jest bardzo duża i trzeba cały czas pracować nad tym, żeby ją troszkę właśnie stanować. No i w tym raporcie żeśmy spadli o kilka pozycji w porównaniu z ubiegłym rokiem. Dobrze, zobaczmy, ile płacimy za główne waluty, żeby Państwo wiedzieli, jak się będzie zachowywał złoty.
minuty później po expose premiera. Euro 4,43, dolar 3,27. Mamy te wahnięcia, złotych wciąż słaba, raz się umacnia, raz osłabia. Jak będzie wyglądało? Jak może zareagować? Co się może dalej dziać? Lokalnie myślę, że efekt expose może wywołać do jednego dnia raczej reakcję dalej pozytywne dla polskiego złotego, czyli umocnienie się naszej waluty. Natomiast w dłuższym okresie czekamy cały czas na dalsze testy wiarygodności Hiszpanii, Włoch, Francji, czy może nawet już Niemiec, o czym mówił ostatnio prezes Juncker. Znam się, bo expose rzeczywiście może wpłynąć na złotego, ale on pozostaje wciąż pod wpływem tego, co dzieje się we Włoszech i w Atenach. Dziś w Rzymie Izba Deputowanych będzie udzielała wotum zaufania dla rządu Mario Montiego, rządu fachowców, rządu bez polityków, rządu, który według nowego premiera, dzięki temu, że właśnie ma ekspertów, fachowców, będzie mógł sobie lepiej poradzić z kryzysem. Rynki się z tym zgadzają? To jest rząd, który cały czas nie ma jeszcze poparcia politycznego. Te partie główne, a więc partia Berlusconiego, no, cały czas jednak nie są zgodne z... Największe ugrupowania jednak poparły ten rząd w parlamencie. No musiały, tak? Nie miał w tym momencie innego wyjścia, ale nie ma tam cały czas takiej pełnej zgodności i przyjaźni. Bardziej taka szorstka przyjaźń, można powiedzieć. Czyli rynki jak na to patrzą? Patrzą na to tak, że jest w tym momencie status quo i nie będzie działo się z tym raczej nic złego, jeżeli będą cały czas te założenia realizowane punkt po punkcie, które właśnie mówi Monti. Dobrze, a rząd Lukasa Papadimosa w Grecji? To jest trudna sprawa. Tam na razie cały czas trzeba opanować sytuację braku zgody społeczeństwa na dalsze cięcia fiskalne i tego, żeby ono wreszcie stanęło murem za swoim rządem. Dzisiaj może być jeszcze gorzej, bo projekt budżetu na rok 2012 będzie przedstawiany w Atenach. Rząd Jedności Narodowej właśnie Lukasa Papadimosa ma zapewniać wierzycieli, że Grecja będzie spłacała swoje długi, będzie obniżała dług publiczny, będzie obniżała deficyt. No ale wciąż słyszymy zapewnienia, ale czy to się uda? No, słowa są z pewnością ważne, ale trzeba też mieć potem jeszcze czyny, tak? W tym momencie Grecja jest małym państwem, więc nie będzie jakiegoś tam strasznego szoku po tym ewentualnym nawet braku tej redukcji długu. Teraz patrzymy... Szok może być większy niż mógłby być w przypadku, gdyby w podobne problemy popadły Włochy, tak? Tak, ale jeszcze gorzej będzie w przyszłym tygodniu, bo mamy posiedzenie superkomitetu, które ma dać propozycję cięć fiskalnych w USA. I jak na razie też nie wiadomo, co z tego wyniknie. Impas sierpniowy, kiedy trzeba było zwiększyć limit długu, pokazuje, że może być z tym krucho. Dzisiaj po południu spotyka się także z kanclerz Angelą Merkel, premier Wielkiej Brytanii i David Cameron będą rozmawiali o kryzysie zadłużeniowym w Europie. Zobaczymy, jak wypowiedzi tych polityków wpłyną na rynki. Jakie dane dziś, które mogą wpłynąć na rynek walutowy, na giełdy? Dziś no szczególnie patrzymy w Polsce na expose głównie dane, że były w tym tygodniu wczoraj, natomiast patrzymy też właśnie na tydzień przyszły, czyli na wstępne PMI, indeksy aktywności przemysłowej oraz na to właśnie, co będzie działo się w amerykańskim komitecie, który ma dać propozycję cięć fiskalnych. Dobrze, to te dane, na które czekamy, a dziś przypomnę w samo południe o 12 expose premiera Donalda Tuska. Poznamy zamierzenia gospodarcze naszego rządu. Ciekaw jestem, co powie premier, o ile będzie krótsze to expose od tego, przypomnijmy, 3,5 godzinnego sprzed 4 lat i czy premier będzie nieco bardziej ostrożny niż w tym pierwszym expose. Bartosz Boniecki, Alchemia Inwestowania.pl był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję.